Po 37-letniej przerwie teatr imieniem Cypriana Kamila Norwida zaprezentował odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego. Premiera tej sztuki zbiegła się z obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru. Swoimi wrażeniami podzielili się aktorzy i publiczność. Dyrekcja odważyła się na dość taki, że ryzykowny krok, no i taki tekst, który napisany kilkaset lat temu, jednak jakoś myślę, że udało nam się go tak bardzo tutaj rzeczywiście współcześnie zrobić, ale z dużym naciskiem na piękno tego tekstu. Przede wszystkim inna choreografia, inaczej sobie w ogóle wyobrażałam tą sztukę, także podobało mi się bardzo. Była bardzo ciekawa, w nowej wersji pokazana, po prostu jestem zafascynowana. No to jest świetny tekst, bardzo współczesny i staraliśmy się go też pokazać tak, żeby go odkurzyć i odpatynować. Mam nadzieję, że nam się udało. Byliśmy także świadkami debiutu na deskach Jeleniogórskiego Teatru. W ogóle mój debiut na takich prawdziwych deskach teatralnych. Cudownie mi się pracowało, wspaniale mnie przyjęli. Naprawdę nie spodziewałam się, że zostanę tak ciepło przyjęta. To znaczy jechałam tutaj z takim nastawieniem, że będę otwarta, że będzie dobrze i to chyba też pomogło, bo polubiliśmy się po prostu i naprawdę praca była bardzo przyjemna. Odprawa posłów greckich po raz pierwszy została wystawiona 439 lat temu i śledząc historię naszego kraju, jej tekst wydaje się być wciąż aktualny.